one po prostu, kobiety głównie, w tych moździerzach wrzucają to prosto, które zostało zerwane i tłuką. I oni to robią to codziennie albo kilka razy dziennie, nie, bo tam jest posiłek raz dziennie albo raz na trzy dni. Więc robią albo codziennie, albo wtedy, kiedy mają to prosto. Ubijają je, oddzielają tam te plewy od ziaren i powstaje coś takiego. I to łączą z wodą, z tego robią placki. I to jest ich posiłek. Posiłek dla dzieci, dla rodziny. No wiemy, że tutaj nie ma żadnych witamin, żadnych mikroelementów. Jest tylko to, co jest w prosie, ale to jest za mało. Więc bardzo często jest tak, że kobiety są już niedożywione, rodzą niedożywione dzieci, bo one już są po prostu nieprzygotowane na to, żeby... Cześć, przepraszam, że przywitam się tutaj z moją przyjaciółką. Żeby jakikolwiek wysiłek. Tak, dokładnie, nie są przygotowane, dziękuję Ci bardzo, na taki silny wysiłek jak poród.